Państwo, witam na kawiarence poświęconej sytuacji na granicy. Zazwyczaj w tym momencie mówię, że bardzo się cieszę, że Państwa widzę i bardzo się cieszę na rozmowę. W tej sytuacji bardzo trudno to powiedzieć. Gosia przyszła i poprosiła mnie od razu o wsteczki. Tak, w zasadzie trudno jest mówić. Ja przyszłam tutaj do Państwa. Cieszyłam się ze śniegu, widziałam dzieci bawiące się przy tych wszystkich światełkach, które przypominają o świętach. I cały czas z tyłu głowy człowiek myśli, że my tutaj się cieszymy ze śniegu, a ktoś w tym śniegu po prostu umiera. I to są dzieci, to są kobiety, to są mężczyźni, to są po prostu ludzie. Gdzieś obok nas, bardzo blisko. Zanim przedstawię naszych gości, jest z nami jeszcze gość szczególny. Bo tak jak myślałam o tym, o czym chciałabym porozmawiać, bardzo często, kiedy wrzucamy informację o uchodźcach, pojawia się taki argument, dlaczego oni nie idą na granicę legalnie? Dlaczego nie chcą poddać się procedurom? I teraz jest ktoś z nami, kto opowie, bo w idealnym państwie, w idealnym świecie, to jest oczywiście normalne i idealne rozwiązanie. Ale jak wyglądają realia? Justyna, zapraszam. No dobrze, to tak następnie zacznę od tego, jak to wygląda legalnie. Mój mąż jest obcokrajowcem. Nie wiem, czy procedury dotyczą wszystkich obcokrajowców w takim samym zakresie. Mój mąż jest Marokańczykiem, jest muzułmaninem i od 5 lat próbujemy zalegalizować jego pobyt w Polsce. Wygląda to tak, że Dolnośląski Urząd Wojewódzki, który wydaje postanowienie w tym postępowaniu administracyjnym, powinien wydać taką decyzję niezwłocznie, po tym jak złożyliśmy wniosek. Pierwszy wniosek złożyliśmy w 2016 roku we wrześniu. Rozpatrywanie tego wniosku powinno odbyć się niezwłocznie, jeżeli urząd ma wszystkie dokumenty. Wszystkie dokumenty były załączone. Urząd dostał opinię ze Straży Granicznej, z Komendy Policji o tym, że mój mąż nie stanowi żadnego zagrożenia dla obronności kraju, bo to by było najpoważniejsze, co by mogło przeszkodzić. Procedura trwa latami tak naprawdę. Złożyliśmy skargę na bezczynność i przewlekłość w postępowaniu administracyjnym do wyższej instancji, do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który wydał decyzję o zasadności tej skargi. Nie zmieniło to nic w naszym postępowaniu, nic kompletnie. Pierwszą decyzję dotyczącą pobytu mojego męża i zgody na ten pobyt otrzymaliśmy we wrześniu 2018 roku z datą legalizującą jego pobyt od 2017 roku i była to zgoda na 3 lata. Czyli po niespełna 2 latach karta pobytu mojego męża wygasła. Wiedząc, jak trwa postępowanie, wiedząc, że urząd nic sobie z tego nie robi, wiedząc, że nie działają żadne skargi, postanowiliśmy złożyć wniosek o kolejny pobyt czasowy mojego męża ponad 8 miesięcy przed wygaśnięciem tej karty. Mając już doświadczenia, wiedząc, jak trudna jest droga, gdzie nie można się skontaktować z urzędem, że nikt z nami nie rozmawia, wzięliśmy adwokata, żeby było prościej, żeby było szybciej, żeby było sprawniej. Niestety od stycznia 2020 roku, kiedy złożyliśmy wniosek o pobyt czasowy mojego męża, do dzisiaj nie mamy decyzji o jego pobyt czasowy. Drugi pobyt czasowy. Przypominam, że jesteśmy małżeństwem, mamy dziecko, mieszkamy w Polsce, pracujemy w Polsce. Oczywiście nie do końca zawsze tak, jakbyśmy chcieli, ponieważ mąż, mając problemy z kartą pobytu, mając ten pobyt czasowy,
może pracować tylko wtedy, kiedy ten pobyt ma. Na ten moment tego pobytu nie ma, więc nie może legalnie pracować w Polsce. W zeszłym roku nasz adwokat złożył sprawę do sądu. Wygraliśmy w sądzie z urzędem tyle, że sąd nakazał wydanie decyzji w ciągu 30 dni. To był wyrok z zeszłego roku, z grudnia. Do dzisiaj nie mamy tej decyzji, jakakolwiek by ona nie była. Czy mój mąż będzie mógł zostać w Polsce, czy nie będzie mógł zostać w Polsce. Do dzisiaj nic nie zostało zrobione w związku z wyrokiem sądu. W tym miesiącu wnieśliśmy skargę na niewykonanie wyroku. Natomiast urząd nie zrobił nic. Także chciałam powiedzieć, że tak wyglądają legalne procedury dotyczące pobytu, legalnego pobytu obcokrajowca w Polsce. Tak jak mówię, nie wiem, czy dotyczy to wszystkich w takim samym stopniu. Na pewno nas to dotyczy i na pewno tak to wygląda. To już nawet nie jest bezsilność, bo po 5 latach to już nawet trudno mówić o jakiejkolwiek bezsilności, o tym, że całe życie trzeba podporządkowywać do decyzji urzędu, do tego, czy możemy gdzieś wyjechać, czy nie możemy wyjechać. Tu nie mając karty pobytu, mój mąż, będąc w Polsce, jest legalnie, ale nie może przekroczyć granicy żadnego innego państwa, więc nawet musimy się pilnować na szlaku górskim, przekraczając granicę, żebyśmy nie zostali zatrzymani, bo z tego powodu, teoretycznie, legalnie przebywając w Polsce, mając tu rodzinę, może zostać deportowany. Więc te procedury tak wyglądają w naszym przypadku i jest to bardzo przykra sytuacja, dlatego że są łamane podstawowe prawa, nasze prawa i wolności, dlatego że administracja publiczna nic sobie nie robi, kompletnie nic z wyroków sądu, więc to jest bardzo przykre. Już nie mówię w odniesieniu mnie, mojej córki, jak my musimy żyć, podporządkowując wszystko, w zasadzie planując wakacje, planując cokolwiek pod decyzję urzędu i zastanawiając się, czy my będziemy w końcu mogli żyć legalnie w tym kraju, czy nie będziemy mogli żyć legalnie w tym kraju. Pomijam tutaj wszystkie przykre procedury, które są z tym związane. Straż Graniczną, która spełniając swoje obowiązki musi przyjść, musi zadać milion tych samych pytań. Niektóre z tych pytań są czasami bardzo nieprzyjemne, czasami bardzo upokarzające, więc z takimi rzeczami musimy się mierzyć na co dzień, czekając na legalny pobyt kogoś, kto ma tutaj rodzinę, kogoś, kto chce tutaj żyć, pracować i mieć normalne życie. Tak to wygląda z naszej strony. Niewiele pewnie ma to wspólnego z procedurami, które czekają migrantów na granicy. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że nawet gdyby zastosowano te procedury, to efekt ich byłby taki, że ci ludzie nadal żyliby w potrzasku, tak jak być może nie w lesie, tak? Co by było o tyle lepsze, że mieliby dostęp do pomocy humanitarnej, do służby zdrowia, do jakichś warunków normalnych, bytowych, ale na pewno żyliby dalej w potrzasku, nie wiadomo jak długo, ponieważ te procedury w naszym kraju tak długo trwają. To tyle, co mogę powiedzieć o historii i o tym, jak wygląda próba zalegalizowania swojego pobytu dla obcokrajowca w Polsce. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, że te pytania są nie tylko do Was skierowane, ale też do Waszych sąsiadów. Do sąsiadów, do znajomych, do rodziny, jak najbardziej, tak. I to jest też takie... To jest też właśnie takie, że w naszą sytuację rodzinną uwikłane jest całe środowisko, z którym mamy kontakt. Nasi znajomi, nasi przyjaciele, rodzina i sąsiedzi, którzy siłą rzeczy muszą się wypowiadać na temat warunków, w jakich my żyjemy i tego, co się dzieje w naszej rodzinie. Chociaż tak jak mówię, no, od wielu lat jesteśmy tutaj i chcielibyśmy mieć normalne, spokojne życie i chcielibyśmy, żeby nasza córka wychowywała się w normalnym, spokojnym domu, gdzie można normalnie funkcjonować.
Dziękuję bardzo. Zostaniesz z nami, rozumiem, tak? To teraz przywitam nasze gościnie. Jest z nami Justyna Stachniewicz, która opowiedziała swoją historię. Jest z nami Aleksandra Listwan, aktorka Teatru Michała Modrzejewskiej w Legnicy. Aktywistka, zawsze zaangażowana w sprawy społeczne. To nie chodzi tylko o aktualną sprawę z uchodźcami, ale ona zawsze wie, co ma powiedzieć, zawsze mówi w punkt, zawsze mówi mocno i niestety za to czasem też obrywa, o czym pewnie opowie nam. Brawa dla Oli. Jest z nami Gosia Kulczycka. Gosia przyjechała prawie bezpośrednio z granicy i jutro tam wraca. Gosia musicie poznać przy okazji wystawy Manufaktury Inicjatyw Różnorodnych. Gosia jest też jedną z osób, która angażuje się we wszystkie sprawy społeczne, za co bardzo Ci dziękuję. Gosia jest aktywistką związaną z grupą Granica i brawa dla Gosi. Dzięki za to, że robisz. Chciałabym jeszcze podziękować, jest z nami dyrektor Teatru Modrzejewskiej Jacek Głom, bo tej debaty, której tak naprawdę wszyscy trochę się boją, bo jest jakieś takie tabu pomocowe, nie byłoby, gdyby on się na to nie wyraził zgody i nie wspierał wszystkich akcji społecznych. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Dyrektor też zezwolił. Prowadzimy taką zbiórkę darów dla uchodźców. Lista rzeczy potrzebnych jest na naszej stronie, na Facebooku. To jest akcja, którą prowadzi też Piotr Kanikowski, Radka, która jest z nami tutaj, Moska Askar i Jaszadowska, nie wiem, czy też jest. Brawa dla nich za tę inicjatywę. Oczywiście te wszystkie rzeczy zawieziemy, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy ich przekazywać. Jesteśmy z Gosią w kontakcie, zawieziemy bezpośrednio tam, gdzie to wszystko się dzieje, w przyszłą środę, więc jeśli Państwo mają coś jeszcze, to bardzo prosimy o przeniesienie do teatru. Gosiu, bo tak naprawdę my nie wiemy, no jest bariera, jest stan wyjątkowy, nie są dopuszczane organizacje humanitarne, nie ma dziennikarzy, jedyny przekaz, jaki płynie, to albo jest cenzurowany, albo z reżimowego Białorusi idzie. Nie wiemy, co tam się dzieje. Jakbyś powiedziała, jak to wygląda, jak wygląda sytuacja na granicy? Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Ja też będę trochę cenzurowała ze względu na bezpieczeństwo pracy osób na granicy, wolontariuszy, wolontariuszek i organizacji, które tam działają, ponieważ gdybyśmy o wszystkim mówiły, to byśmy mieli po prostu bez przerwy służby na karku. Więc ja jestem osobą, która działa w jednej z baz w okolicy granicy, w okolicy Hajnówki. Nie powiem, gdzie dokładnie. Proszę mi wybaczyć, ale to jest po prostu sensowne rozwiązanie, żeby o wszystkim nie opowiadać, bo zdarzały się też sytuacje, że pojawiały się osoby z takim mocno narodowym rysem, którym się nie podobało to, co robimy, więc dla własnego bezpieczeństwa staramy się takich szczegółów różnych nie zdradzać. Czym ja się mogę podzielić? Mogę się podzielić między innymi bezsilnością, ponieważ pomimo usilnych starań, działań bardzo wielu ludzi i prywatnych, i organizacji, to niestety bardzo często musimy się pogodzić z tym, że nie jesteśmy w stanie pomóc. Ja miałam okazję uczestniczyć zarówno w akcjach, jak i też w rzeczach związanych właśnie ze zbiórkami. Do tej pory każdego dnia, jak się budzę, to patrząc przez okno, już nie potrafię myśleć o pogodzie bez kontekstu. I sobie myślę, że świeci słońce, to może się zdołają ludzie trochę ogrzać, pada śnieg, trzymają ciepłe rzeczy. Chodząc po lasach w nocy bez latarek, też często różne rzeczy do głowy przychodzą, czy człowiek nie nadepnie na jakieś ciało, bo niestety takie sytuacje się zdarzają. My tak naprawdę nikt nie wie do końca,
ile tych osób w Puszczy czeka na pomoc, ponieważ nie wszyscy mają możliwość złapać kontakt z nami. Teraz się troszkę uspokoiło w kontekście właśnie osób przekraczających granice, natomiast jesteśmy przekonani, że tych ludzi tam jest setki, tysiące, nikt nie wie dokładnie. Jeżeli chodzi, ja może bym zaproponowała też, jeżeli Państwo macie jakieś pytania o konkretne rzeczy, to żeby opowiedzieć, mogę powiedzieć, jak wygląda sytuacja w kontekście na przykład służby granicznej i tego, jak oni się zachowują w stosunku do osób, które pomagają, jak się w stosunku do osób uchodźczych zachowują. Mamy takie świadectwa ludzi, których udało nam się odnaleźć w lesie, które niestety nie są zbyt przychylne dla służby granicznej i polskiej, już o białoruskiej nie wspomnę. Dochodzi do pobić, do przemocy. Miałam okazję uczestniczyć podczas procedury, kiedy taka duża grupa, być może Państwo słyszeli o nich, 29 osób z Iraku, tam było 16 dzieci, kobieta w ciąży, pan bez stopy i stwierdziliśmy, widząc ich w lesie, że to jest dobra grupa medialna. Tak to niestety wygląda w kontekście procedur. Teraz jest jeszcze bardziej skomplikowane, jak przyszło nowe rozporządzenia i nie ma obowiązków wszczynania procedury, więc tak naprawdę komendant służby granicznej może zadecydować bez żadnych konsekwencji, czy osoby pod procedurę podlegają, czy są po prostu bezpośrednio wywożone. Często też się tak zdarzało, że nawet jeżeli my zgłaszaliśmy kogoś, braliśmy dane, chcieliśmy do procedury wdrożyć, to ci ludzie tak byli wywożeni po prostu do Białorusi. Często w jakieś takie miejsca, gdzie po prostu była tylko zrzutka i musieli sobie dalej radzić sami. W kontekście tej grupy, no często właśnie funkcjonujemy tak, że jeżeli to jest grupa, w której są dzieci, w której są kobiety, w której są osoby starsze, to niestety tak trochę wygląda, że jak ktoś jest dobry medialnie, to się nadaje do procedury, wtedy się wzywa media, żeby uczestniczyły w tym. W tamtym przypadku była z nami jeszcze posłanka, która interwencję poselską wdrożyła, więc miała ta grupa większe szanse na to, żeby ktoś po prostu potraktował ich poważnie i żeby nie byli wysłani. Niestety takie sytuacje też się zdarzały, że nawet osoby, które lądowały w szpitalu, były po kilku dniach, jak dochodziły do siebie, wywożone bezpośrednio na granicę i pozostawiane samym sobie. Niszczy się im dokumenty. Z tego, co opowiadają po białoruskiej stronie, często są szczuci psami, bici, bardzo często są wprowadzani w błąd. I tutaj i nasza służba, i białoruska służba potrafi zabrać telefon i wypisać jakiegoś SMS-a do rodziny kłamliwego o w ogóle innym stanie prawnym osoby, niż jest w rzeczywistości. Okłamują ich w momencie, kiedy nie ma przy nich osób tłumaczących, że papiery są źle wypełnione. Tamta nasza sytuacja też taka była, że właśnie oni dostawali fałszywe informacje dotyczące wypełnienia procedury, natomiast my na pewno wszystko tam dokładnie wypełniliśmy. Zostały złożone wnioski przez prawnika, który z nami do lasu wszedł, przez ePUAP, więc już nie mogli ich okłamywać, że nie są w systemie, ponieważ zostali z automatu do systemu wprowadzeni, ale i tak dostawali fałszywe informacje po tym, jak zostali przewiezieni już z lasu do ośrodka. Niestety zdarza się tak, że rozdzielane są rodziny. Nawet jeżeli to jest siostra, brat, jeżeli jest na przykład dwójka rodzeństwa, z których jeden jest pełnoletni, to już w tym momencie te procedury nie łączenia rodzin, tak, w ogóle bycia w rodzinie ich nie obejmują, tylko małoletnie dzieci.
Więc wtedy pamiętam, też była taka sytuacja, kobieta była w ciąży w tej dużej grupie. Wtedy jeszcze medycy na granicy działali, osoba została przebadana na miejscu pierwszego wieczora, kiedy myśmy do nich, kiedy ich znaleźliśmy tam w puszczy, kiedy się do nas zgłosili. I kolejnego dnia była taka sytuacja, że przyjechała karetka, ale ze względu na to, że nie pozwolili całej rodzinie pojechać razem, no to ludzie niestety podejmują często takie decyzje, że zagrożone jest ich życie, zdrowie, a oni tej karetki wezwać nie chcą, ponieważ się boją, że to po prostu będzie ostatnie spotkanie na przykład z rodziną. I to nie jest tak, że to są sytuacje, które się nie wydarzają. I wydarzają się bardzo często. Jest masę osób, które prawdopodobnie nigdy nie zostanie odnalezionych. Ślad po nich zaginął, nikt nie wie, gdzie oni są. Zgłaszają się do nas rodziny tych osób, które na przykład miały z nami kontakt, ale były wywożone po raz tam kolejny i tak naprawdę już nikt nie wie, i stracono kontakt, i nikt nie wie, gdzie oni są. Więc to jest też taki, przynajmniej dla mnie, duży kawałek, że nawet nie będzie pamięci po tych osobach, w sensie miejsca, gdzie można ich szukać, gdzie można szukać ciał i jakoś godnie ich pochować, pożegnać. No to jest wojna, po prostu tak jak na wojnie. Co jeszcze? Masę rzeczy mi się tłucze po głowie, bo to są takie rzeczy, o których się nie zapomina, jak się widzi tych ludzi w lesie. Zdarza się tak, że jeżeli oni są w strefie, to nawet medycy nie mogą do nich podejść. Ja już nie pamiętam, jak się teraz nazywa ta grupa medyczna, która zmieniła medyków na granicy, ale nawet sami medycy na granicy dzień praktycznie przed końcem ich turnusu, że tak powiem, gdzie oni tam działali, zostały brutalnie zaatakowane ich samochody, pobite szyby, poprzecinane opony. Więc no, zdarzają się też agresywne akty ze strony nie wiadomo do końca kogo, bo twierdzili, że to są samochody wyglądające na samochody służb, ale służby się do tego nie przyznają, więc tutaj też jest dużo takich... Przepraszam, że ci przerwę, ale służby się do tego nie przyznają, natomiast jest znana rejestracja jednego z samochodów, do którego udały się trzy osoby umundurowane, dwóch mężczyzn i kobieta. I jest to rejestracja zaczynająca się od UA i jest to niestety Polska Służba Graniczna. Tak, tylko że tych samochodów jest całkiem sporo, które jeżdżą czasami za nami, tak jak już wiedzą, że my na przykład zawozimy tam rzeczy, ale nie wiem, czy tak, bo ja to może mam nie... Ja mówię o tej pierwszej, nie wiem, czy było tam więcej. Przepraszam? Może niejasne wiadomości. No tak, no w sensie jest tak, że jeżdżą za nami na przykład jacyś ludzie i nie do końca wiemy, kto to jest, bo oni się nie legitymują, nie mają sygnalizacji świetlnej na przykład. Często też osoby, które już tam raz zostały spisane jako te osoby, które działają gdzieś, oni nas znają doskonale przecież, tak? No bo i nas nagrywają i wiedzą, kim jesteśmy. Więc często jest tak, że po prostu jesteśmy zatrzymywani na każdym kroku, tak? Nie można normalnie się przemieszczać, bo no jest to taka próba chyba sił i zastraszania, tak? Żebyśmy nie byli zbytnio aktywni. W tym momencie też Wojsko Polskie ma zasłonięte tablice rejestracyjne, mają też pozasłaniane twarze kominiarkami, mają też pozdejmowane dystynkcje oraz pozdejmowane... Ja mam teraz pytanie. Jeszcze. Że w tym momencie nasi żołnierze tam też nie mają łatwo, tak? Oczywiście. I w tym momencie nasi żołnierze są po 12 godzin na służbę, po lesie, po tym samym terenie, co są uchodźcy, tak? Dobrze, tylko nasi żołnierze... Nie mam dokończyć to zapytanie, tak? Myślę, że sobie poradzę. Pani teraz mi odpowie na jedno pytanie.
I pani jest za tym, żeby oni przyszli na naszą stronę, czy pani uważa, że już tam zostali? To, wie pan co, ja się nie wdaję w politykę w tym momencie. Są osoby, które... Ale no chcę tam wiedzieć, bo jakie mam zdanie, czy nie. Tak. Super. To będę wdzięczna, jak będę mogła dokończyć. Ja wychodzę z założenia takiego, jeżeli są osoby w kryzysie humanitarnym, a tam taki kryzys ma miejsce, to wszelkie działania państwa, pomijając już to, czy jestem za, czy nie, wpuszczaniem osób nielegalnie, powiedzmy tak, na teren Polski, ja jestem za tym, żeby pozwolić ludziom ratować ludzi, którzy umierają, proszę pana. To jest mój... Ja tam po to jeszcze. Jak pani teraz idę, odpowiem na jedno pytanie. Ile tam ludzi z Ukrainy umarło? Nie mam pojęcia, proszę pana. Nie mam pojęcia, ile z osób z Ukrainy umarło. Nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek umarł z Ukrainy. Nie spotkałam się jeszcze ani razu z kimś z Ukrainy. Jak teraz pani powie, ile uchodźców też na naszej granicy jest i zmarło? Nie mam takich, już wcześniej o tym mówiłam, nie mam takich statystyk, ponieważ te dane, one są niekompletne, ponieważ nie mamy możliwości dowiedzieć się, tak? Ja myślę, że teraz już bym wróciła, jeszcze będzie czas na pytania, postaram się odpowiedzieć. Ja teraz spróbuję to uporządkować. Czas na pytania będzie, po dyskusji będzie pan mógł je oczywiście zadać. Chciałabym powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, że pan przyszedł chciałabym móc mieć szansę z panem również porozmawiać, bo nie chciałabym, żeby to się zamieniło w rozmowę osób przekonanych, bo ona wtedy straci sens. Mamy prawdopodobnie też jakiś schemat, który Kasia przygotowała, dlatego może trzymajmy się tego i na pewno dostanie pan głos. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że to krzesło tutaj puste nie jest przypadkowe. Miał z nami być dzisiaj Franek Sterczewski, niestety zostały zwołane dodatkowe obrady Sejmu. Franek będzie z nami wirtualnie, to na sam koniec też będzie chciał państwu powiedzieć kilka słów. To był pierwszy poseł, który się pojawił na granicy w takim bardzo ludzkim odruchu, ale też obnażył przy okazji to, że można przepychać ludzi, nie udzielając żadnej pomocy i nie wyposażając żadne rzeczy, które jeszcze są potrzebne do przetrwania w lesie. Olu, pierwszą taką grupą, która ruszyła z pomocą, to znaczy, która zareagowała, to była grupa Rodzina Bez Granic, z tego co pamiętam. Powiedz mi, ty jako matka, co czujesz, jak widzisz wywożone dzieci do lasu? No właściwie tutaj mogłabym odpowiedzieć przy okazji panu, na tyle, na ile zrozumiałam pana pytanie. To znaczy, nikt nie jest za tym, żeby w sposób nieregulowany otworzyć granice i wpuścić jak leci wszystkich. Nie tutaj jest problem. Problem polega na tym, że są pewnego rodzaju procedury, jest prawo międzynarodowe, również prawo polskie, które zostało w tym momencie na kolanie przepisane, które chroni osoby próbujące legalnie czy nielegalnie przekroczyć naszą granicę. I problem polega na tym, że ludzie, którzy przekraczają w tym momencie, owszem, nielegalnie naszą granicę, nie mają w tym momencie już żadnego wyboru, tylko umrzeć. Z powodu głodu i mrozu. Sprawdzałam, jaka jest w tym momencie temperatura w Osnarzu, jest minus 3. Wczoraj bądź przedwczoraj zaginęło dziecko o imieniu Aileen, ma 4 latka, tak jak moja córka. Została rozdzielona z rodzicami i błąka się gdzieś po lesie, który jest terenem bagnistym, zamarzniętym. Dziecko nie ma wody, nawet gdyby ją miało wodę, byłaby w tym momencie w butelce zamarznięta. Rozumiem, że również żołnierze oraz Straż Graniczna są w trudnej sytuacji. Straż Graniczna, chciałabym tutaj również się odnieść do tych ludzi, którzy tam pracują, bo myślę, że udało mi się złapać kontekst pana pytania. Straż Graniczna do tej pory była formacją, która cieszyła się dużym zaufaniem, która składa się z ludzi mieszkających tam, dla których pewnego rodzaju prestiżem jest być w tej straży.
Kryzys, który w tym momencie się pojawił, obnażył pewnego rodzaju niegotowość naszych struktur. Stopień. Też bym chciała zwrócić uwagę na to, że to nie jest taki ogromny stopień, jaki był w 2015-16 roku na Morzu Śródziemnym. To jest dużo, dużo, dużo mniejsza skala. W tym momencie po lasach błąka się mniej więcej tyle ludzi, ile mieści się na Stadionie Narodowym. To jest dużo i mało. O tym też bym chciała powiedzieć, ale po kolei. Problem polega na tym, że ci ludzie są zmuszani przez służby białoruskie do przekraczania granicy w miejscu niedozwolonym. Gdyby mieli możliwość, prawdopodobnie zrobili to, gdyby w miejscu dozwolonym. Ci ludzie starają się zachowywać wszelkie procedury, natomiast jest im to uniemożliwiane poprzez zabieranie im dokumentów, zabieranie im telefonów, niszczenie im wszelkich możliwości kontaktu ze światem. Widzę, że się pan nie zgadza. Chce pan coś powiedzieć? Nie do końca. To proszę. Nie do końca, do końca tak na pewno tak jest. Niestety tak jest. I chciałabym opowiedzieć na przykład jedną historię a propos strażnika granicznego. Mój przyjaciel jest w tym momencie na granicy. Jesteśmy na łączach. Ja nie dysponuję zasobami niestety psychicznymi, żeby tam pojechać tam być. Natomiast są ludzie, którzy tam są na miejscu. Opowiadam mi historię strażnika granicznego, czyli chłopaka prawdopodobnie dobrego, normalnego, fajnego chłopaka, który dostał rozkaz, taki jaki dostają teraz pracownicy służby granicznej, wyłapywania tych ludzi i zdarzyła się sytuacja, w której złapał matkę, natomiast trójka jej małych dzieci ze strachu rozbiegła się po lesie. Ta kobieta krzyczała w języku niezrozumiałym dla strażnika, ponieważ oni w dużej części niestety niezrozumiały dla mnie, przecież nie znają nawet języka angielskiego, co powinno być jednym z głównych jakby kryteriów zatrudnienia. Natomiast ona krzyczała i tak w jakimś języku prawdopodobnie arabskim. I ten mężczyzna jest w tym momencie w bardzo, bardzo głębokim, trudnym stanie psychicznym, kiedy doszło do niego, co zrobił. Te dzieci najprawdopodobniej nie żyją. Ilość osób, które nie żyje w lesie, jest nieznana. Z tego powodu, że zwłoki są przerzucane przez płot. Cukrzyk, który jest w śpiączce, został przerzucony przez płot po to, żebyśmy mieli lepsze statystyki zgonów. Nie mamy informacji na ten temat. Ja zgadzam się z panem i również czuję pewnego rodzaju niesmak, kiedy słyszę, że wśród Straży Granicznej są mordercy. Są tam ludzie. I są ludzie, którzy chcą pomagać, są ludzie, którzy mają odwagę pomagać, są ludzie, którzy takiej odwagi cywilnej nie mają. Są ludzie, którzy również nie mają takich zasobów. Natomiast nie opowiadam w tym momencie historii wyssanych z palca, tylko opowiadam historię z pierwszej ręki ludzi, którzy tam są i o tym zaświadczają. W lesie leżą zwłoki. I naprawdę nie rozumiem pewnego rodzaju lęk i niezgodę na otwieranie granic. Tutaj nikt jakby nie na ten, w ogóle nikt o to nie walczy, żebyśmy otworzyli teraz granice i wpuścili ludzi jak leci. Chodzi tylko o to, żeby móc wprowadzić procedury, które są na całym świecie, w krajach cywilizowanych, do którego my jednak nawet nie aspirujemy, tylko jesteśmy, ponieważ jesteśmy w ONZ, jesteśmy w Unii Europejskiej. Tym ludziom, którzy bez względu na to, czy są tak zwanymi migrantami ekonomicznymi, czy są uchodźcami, należy się objęcie pewnego rodzaju procedurą, czyli sprawdzenie, jakie są powody jego migracji. I jeżeli nie spełnia on naszych standardów, wtedy należy umożliwić mu opuszczenie naszego kraju w sposób humanitarny. Cały problem polega na tym, że tym ludziom nie daje się w ogóle w tym momencie żadnej szansy i zostawia się ich w pasie przygranicznym pomiędzy bezwzględnym reżimem Łukaszenki, który jest absolutnym tyranem. Nawet nie chcę w tym momencie szukać bardziej radykalnych słów. A naszym pasem granicznym, którym rządzą ludzie w tym momencie, których działanie mogę nazwać działaniem po omacku, w popłochu, działaniem na jakiś efekt polityczny. Naprawdę, jeżeli jesteśmy krajem chrześcijańskim, katolickim,
Dostaliśmy... Jestem osobą niewierzącą, ale powołam się na ten, ponieważ znam Pismo Święte, jestem również wychowana w tym kraju. No, opowieść o wiernym, miłosiernym, przepraszam, Samarytaninie. Samarytanie byli ludem bardzo skonfliktowanym z bodajże Żydami. Natomiast to właśnie Samarytanin podał rękę temu umierającemu człowiekowi. I tę historię przytacza Jezus Chrystus, dając nam przykład, w jaki sposób powinniśmy traktować ludzi w takiej sytuacji. Oni znaleźli się naprawdę w potrzasku, bez względu na to, jakie były ich motywy, bez względu na to, czy są to młodzi mężczyźni, czy są to kobiety w ciąży, należy tym ludziom po prostu dać suche ubranie, dać możliwość wypełnienia podstawowych dokumentów, dać cokolwiek ciepłego do jedzenia i picia oraz miejsce, gdzie można podjąć dalsze kroki, co z nimi. To są ludzie. Ja nie jestem za prymatem ludzi nad pozostałym stworzeniem i w ten sam sposób chciałabym potraktować, żeby potraktowane były również zwierzęta oraz inne istoty. Widzisz, się tam bardzo męczy moją odpowiedzią, że chcę tam coś dodać, a nie z panem porozmawiam. Nie. Ja pani bym powiedz słuchała. Ja wiem, że pan słuchał, ja widzę, tylko widzę, że pan jakby może chciałby coś do... Ja naprawdę chciałabym tutaj formułę rozmowy. Ja niektóre właśnie z daną takiej rozmowy nie słyszałam. Dlatego na tym mi najbardziej zależy, bo my jesteśmy w tym momencie cały czas poddani tylko i wyłącznie pewnego rodzaju propagandzie. Dziękuję. I żyjemy w jakichś bankach informacyjnych. Dlatego nawet na tyle, na ile ten pan tutaj postanowił pobyć i wysłuchać tego, co się wydarzyło, uważam to za wartość. Dziękuję bardzo. Gosia, jeszcze chciałabym cię zapytać o organizację pomocy. Jak wygląda to ze strony miejscowych? Czy spotkałaś się z czymś takim jak tabu pomocowe? Bo na przykład współprowadząc zbiórkę, kiedy przynoszą osoby do nas rzeczy, od razu słyszę, chcę pozostać anonimowa. To nie wiem. Ja mam też doświadczenie, że wiele osób robi sobie dobrze tym, że pomagają sobie tam. Zdjęcia robi, jakie te osoby są wspaniałe. Teraz to już jest tak trochę poukładane, że my raczej nie zapraszamy osób, które chcą sobie ego pompować na granicę, bo nie po to tam się przyjeżdża. Więc to, że jestem tutaj z Państwem dzisiaj i się pokazuję, to tylko dzięki Tobie, Kasia, nie ukrywam. Bo staramy się też takich rzeczy nie robić, żeby się tam gdzieś nie pokazywać. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc osób na miejscu, ja jestem zachwycona i zakochana w lokalsach, tak o nich mówimy, ponieważ naprawdę tam jest masę osób, które też są narażone na różnego typu nieprzyjemności w związku z tym, co robią. Jest niestety hejt też, wylewa się na nich duży, ale te zielone domy i to są miejsca naprawdę wspaniałe. To są osoby, które były w stanie pozbawić się kompletnie wszystkiego, żeby pomóc osobom, które przychodzą, tak, i pukają o pomoc. Mówię o osobach, które mieszkają w strefie, przy lesie na przykład. No, to nie jest też łatwe pomaganie, ale ta grupa, ci ludzie się jakoś razem gdzieś tam trzymają, staramy się sieciować, wspierać siebie nawzajem, więc ja też z kolei jestem w tej bańce tych osób, które no, chcą pomagać i po prostu to robią. I w momencie, kiedy się jest na granicy, to się w ogóle nie ma czasu myśleć o tym całym hejcie i osobach, które mają z tym jakiś kłopot z tą pomocą naszą. Więc do tego jakiegoś tam dużego dostępu nie mam, ale często zaczynamy myśleć o tych ludziach, którzy mieszkają w strefie, którzy są narażeni na to, te dzieciaki, które chodząc do szkoły widzą ludzi uzbrojonych od pasa po zęby.
I to naprawdę jest takie epatowanie bronią w sposób taki no, nieprzyjemny. Osobiście miałam do czynienia z taką sytuacją, że znajoma, która miała w strefie wynajęte mieszkanie, była eskortowana, ponieważ coś tam się, umowę podpisała najmu już po okresie, w którym wprowadzono stan wyjątkowy. Ona musiała po prostu się tłumaczyć, pojechała z nadzorem w ogóle strażników, którzy się właśnie no, pokazywali, jacy są wspaniali, że trzeba im tu dziękować, że w ogóle pozwalają jej do własnego domu wjechać i z bronią, z wszystkim po prostu. No, być może, że niektóre osoby są przyzwyczajone, dla innych sam karabin jest po prostu tak stresującym doświadczeniem. Ja osobiście też mam wrażenie, że tam się pojawiają coraz bardziej przypadkowe osoby i w tych emocjach, w tym niezrozumieniu języków, tam się naprawdę różne rzeczy mogą wydarzyć. To jest moje. Nie wiem jak, mam nadzieję, że te sytuacje się nie zdarzą, ale z relacji też osób, które z lasu wychodziły, były też takie informacje, że strzelanie jest niby w powietrze, ale też się zdarzył jakiś rykoszet. To jest informacja, którą bezpośrednio od Irakijki dostałam, że właśnie osoba zmarła na zawał po jakichś takich strzałach w powietrze. Słyszałam też bezpośrednio od tej osoby, że właśnie zwłoki kobiety zostały przerzucone razem z jej dzieckiem, tam, które na to wszystko patrzyło, na białoruską stronę, no żeby właśnie te statystyki prawdopodobnie i w ogóle, żeby się pozbyć kłopotu trochę. Powiedziała, że traktowali to ciało jak worek na śmieci. Że bez żadnego szacunku po prostu. I myślę, że i nas już, osoby aktywistyczne, te organizacje, tych ludzi, którzy są tam na co dzień, ale głównie mówię za siebie, już też w pewnym momencie dotyka coś w rodzaju takiego jakby znieczulenia jak na to wszystko, co tam się dzieje, już te emocje są na takim poziomie, że po prostu człowiek musi je jakoś zagłuszyć. Tak, to jest jakiś mechanizm obronny. No, rozmawiając z osobami zajmującymi się interwencją psychologiczną, interwencją kryzysową, no podobno wszystkich nas czeka PTSD, tak? A w kontekście tych osób, które tam mieszkają w strefie i które są narażone na ciągłe, wiecie, bo to jest tak, że nie można wyjechać normalnie z miasteczka. Każdy wjazd, każdy wyjazd to jest kontrola. Otwierają bagażniki, przeszukują rzeczy. Jak jest ktoś, kto tam już, nie wiem, mieszka, pracuje i już jest bardziej znany, jak już się tam zapoznał z tymi celnikami, z tymi strażnikami, to jest trochę swobodniej się można przemieszczać, ale często jest tak, że oni się wymieniają po prostu, tak? No bo już te moce przerobowe się wyczerpały i zjeżdżają jednostki z całego kraju. Więc to są ludzie, którzy w ogóle nie znają autochtonów. I no taki przymus bycia kontrolowanym na każdym kroku sam z siebie jest nieprzyjemny i to wszystko jest właśnie w oprawie tej broni, no wygląda to niefajnie. To i myślę sobie, że jak ludzie tam żyją na co dzień i mieszkają w takich warunkach, to się to na pewno na nich odbije i będą z tego wychodzić jak po jakimś takim właśnie doświadczeniu wojennym. Ale są wspaniali, tak? Robią zbiórki, przyjmują tych ludzi do domu, już zaczynają też właśnie o tym mówić, że jest coraz większa niezgoda, żeby się ukrywać z tą pomocą, tak? Bo to, nie twierdzą, wszyscy twierdzimy, że robimy coś dobrego, nikt nie ma zgody na to, żeby dostawać jakieś upomnienia, żeby być zastraszanym, dlatego że to robimy, nie robimy nic nielegalnego. I są takie sytuacje, na przykład właśnie jak były, jak już wspominałam o medykach, to na przykład zdarza się tak, że oni muszą się tam pilnować i jakieś zasad przestrzegać, że nie wchodzą do strefy. To w momencie, gdyby aktywiści nie wchodzili, aktywistki do lasu i nie wyciągali tych ludzi na brzeg tej strefy, to oni by nawet nie mogli ich do szpitala zabrać, tak? Ponieważ nie mogą przyjść. I to, że nie ma wolnych mediów tam, to jest coś po prostu niedopuszczalnego. Bo wszystko rozumiem. I szkoda, że tego pana tutaj nie ma, bo dla mnie to jest jeden z podstawowych też argumentów na to, żeby zobaczyć, co tam się naprawdę dzieje.
Gdyby to było takie wszystko piękne, jak się opisuje, to jakim byłby problemem, jaki problem byłby z tym, żeby to po prostu zobaczyć, żeby wszyscy mieli do tego dostęp, żeby była przejrzystość i jasność. Ale jak ten pan ma mieć dostęp do tego, co się tam dzieje, skoro nie są wpuszczani rzetelni dziennikarze, a z odpowiednich mediów płynie odpowiednia narracja, która jest wysycona i ukierunkowana dokładnie w cel, który mają rządzący, czyli po prostu pokazać swoim wyborcom, bo jest to polityka jedynie wykierowana do swoich wyborców, że dobrze wybrali i że my tutaj będziemy teraz napinać swoje narodowe muskuły, jak to wspaniale bronimy przed hordą najeźdźców. I celowo używam tych słów, dlatego że jest to bardzo charakterystyczna metaforyka do opisania tych zdarzeń. Mi się wydaje, że metafora to jest coś, czego używają poeci. My posługujemy się metaforą codziennie do opisywania rzeczywistości. Natomiast metafora zazwyczaj opisuje jej tylko pewien wycinek i to w sposób bardzo mocny, więc świadome operowanie metaforą, świadome operowanie słowem jest ogromną siłą i z tego widocznie zdają sobie sprawę rządzący, ponieważ takich metafor w tym momencie do opisania zjawiska, które dzieje się na granicy, jest kilka i cel używania takiego języka jest jeden, to znaczy wzbudzenie poczucia zagrożenia, wzbudzenie poczucia, że mamy wojnę. Natomiast oprócz tego, że ta wojna funkcjonuje w sferze języka, używając słowa najeźdźcy, najazd, front, poza językiem tej wojny nie mamy. Tak mi się wydaje, prawda? To znaczy, jeżeli nawet działania białoruskie noszą jakieś znamiona wojny hybrydowej, to uchodźcy nie są osobami, które jakby nam zagrażają i są powodem tej wojny. Dlatego mnie również bardzo by zależało, żeby przyszło więcej osób, z którymi można by było po prostu porozmawiać i zwrócić im uwagę na to, że to jest również sprytna, no nie powiedziałabym, być może manipulacja. I rząd, który odmawia pomocy z każdej strony, czy Niemiec, czy Frontexu, czy innych jakichś organizacji międzynarodowych, wskazuje się na porażkę w tym. Natomiast na pewno się do tego nie przyzna, będzie nadal pompował swoje, jak już nazwałam, muskuły, tylko to naprawdę donikąd nas nie prowadzi. Kiedy w 2015 roku był kryzys, również byliśmy chyba, z tego co pamiętam, jedynym krajem, który odmówił przyjęcia uchodźców. Więc i tak powinniśmy się cieszyć, że w tym momencie Unia Europejska i organizacje międzynarodowe nadal chcą z nami współpracować i nadal tę pomoc oferują. Ale wiesz, tu jest jeszcze ten kawałek taki, że dlaczego na przykład nie wpuszczą tam organizacji humanitarnych, żeby sobie jakiś namiot stanął i żeby ci ludzie, którzy umierali, mieli bezpieczne miejsce, żeby dostać pomoc medyczną, tak? Przeczekać. Już naprawdę przeróżne były propozycje i to nie działa. To by się zgadzało z tą narracją wojenną. Dokładnie pamiętajcie, że rządzący zawsze wybierają sobie jakiegoś wroga w tym momencie, tym wrogiem, tak jak mówisz. Jeśli jest wojna, oni są ofiarami, nie są najstami. Dobrze, ale biorąc pod uwagę, nazwijmy to już wojną, niech to będzie ta wojna hybrydowa, tylko co my w niej wygrywamy? To znaczy, czy my wygrywamy tę wojnę poprzez to, że będziemy teraz nieugięci? Że będziemy się pozować na tę wspaniałą husarię? Czy my przegrywamy tę wojnę, wyzbywając się wszystkich struktur naszych państwowych? Naszej pomocy, tych praw, które miałoby tych ludzi chronić. Czyli jest to jest przestrzegana przede wszystkim podstawowe rzeczy. My nie przestrzegamy konstytucji, nie przestrzegamy międzynarodowych umów. I to jest każdy prawnik czarno na białym, każda osoba, która gdzieś ma jakieś rozeznanie,
to widzi, natomiast no tak to u nas funkcjonuje, że tych rzeczy, że to po prostu nie ma żadnego znaczenia, czy coś jest prawne, czy nieprawne. Prawo czy... międzynarodowe uznane w danym kraju ma prymat nad tym, co pan jeden z drugim sobie w tym momencie wymyślą, to znaczy te prawa, ta ustawa wywózkowa i wszystkie prawa ostatnio poprawione na kolanie przez rządzącą stronę są jakimś ich myśleniem magicznym, to znaczy one nie mają sprawczości takiej realnej. Dlaczego my wciąż nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że nie będziemy przestrzegać prawa, które jest bezprawne? Dlaczego nie jesteśmy w stanie po prostu się sprzeciwić? Tego nie mogę zrozumieć. Szczęśliwie niektóre się sprzeciwiają. Tak, ja tylko chciałam odpowiedzieć, bo Ola zadała pytanie. To ja odpowiem może nie jako prowadząca kamerenkę, bo ja Katarzyna Odrowska, co wygrywam, a co w zasadzie wygrywają rządzący. Wydaje mi się, że słupki sondażowe. Tego, że to niestety to jest też polityka i po prostu są wykorzystywani do tego, żeby zbierać sobie elektorat, który im maleje. Tak ja to widzę. Olu, chciałam Cię jeszcze o to pytać, bo gdzieś mi to umknęło, wydaje mi się bardzo ważne w tej dyskusji, bo kiedy zastanawiałam się nad składem naszych gości, od razu pomyślałam o Tobie, widząc Twoje zaangażowanie w wszystkie akcje społeczne tutaj w teatrze i Ty bardzo szybko zareagowałaś. Czy to wymagało odwagi i jakie poniosłaś konsekwencje? To znaczy, ja jestem osobą prywatną, nie jestem związana z żadną organizacją pomocową. Jestem tak naprawdę zaszczycona, że mogę tutaj być, iść siedzieć, coś powiedzieć od siebie. Moje działania, które gdzieś podjęłam do tej pory, może skupię się na tych, które podjęłam odnośnie tej kwestii, to są raczej z gatunku performatywno-informacyjnego, tak bym to nazwała na potrzeby tego spotkania. Nie miałam do tej pory potrzeby definiowania tego w jakikolwiek sposób. Jestem aktorką, pracuję w tym teatrze. Nie do końca chciałabym się może zajmować akurat tą sprawą, ale z racji tego, że jest tutaj mój dyrektor, pewnie, że tak powiem, wypada mi wyjaśnić pewną sprawę, która tutaj się cieniem rzuciła na godność naszej instytucji, trochę z mojego powodu, to rozwinę ten temat. Przy okazji tej zbiórki, będę się trochę uśmiechać, bo uważam, że to jest dosyć zabawne. Przy okazji tej zbiórki na potrzeby właśnie te, o których dzisiaj rozmawiamy, została stworzona grafika informacyjna, którą umieściłam na swoim profilu facebookowym i miała ona bardzo niski zasięg, w związku z czym stwierdziłam, że coś trzeba z tym zrobić, a nic tak nie przechodzi do świadomości, do uwagi, jak szczucie cycem tak zwane. W związku z czym postanowiłam w bardzo świadomy sposób, jako osoba pracująca swoim ciałem, zrobić zdjęcie, które jest absolutnie nieprzekraczające żadnych granic, ani dobrego smaku, ani zrobione przez bardzo dobrego fotografa Bartka Piotrowskiego, który jest operatorem filmów robionych dla Netflixa, więc to jest naprawdę wielki artysta. Poprosiłam go, żeby zrobił mi zdjęcie w kocu termicznym, że ma być on udrapowany jak suknia do rozdania Oscarów i zróbmy taki po prostu taką jakby grę obrazem z hashtagiem granice przyzwoitości. To znaczy, co bardziej Ciebie oburza? Co jest Twoją granicą przyzwoitości? Czy przysłowiowa goła baba, podkreślam, nie jestem tam kompletnie, jestem tam totalnie ubrana w koc termiczny. Czy Twoją granicą przyzwoitości są działania na polsko-białoruskiej granicy? Oczywiście to zdjęcie miało dużo większy zasięg, który mnie samą zaskoczył, ponieważ zdjęcie z podlinkowaną zbiórką i
zbiórką, która też była pod teatralnym sztandarem, znalazło się na platformie Wykop, która jest platformą zajmującą się tak generalnie hejtem. W związku z czym nie jest takie proste dostać się też na Wykop, więc mam swój debiut na Wykopie. Na początku nie zdawałam sobie z tego sprawy, dlaczego nagle masowo zaczynają schodzić do mnie pogróżki właśnie bardzo militarne, to znaczy, że życzą mi dywersyfikant z kaszmatu, kuli w łeb. Nie bardzo wiedziałam, o co chodzi i kto jest tą dywersyfikantką szmatą. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałam. Musiałam to grubo przeanalizować. To się oczywiście w zasadzie w ciągu doby uspokoiło, ponieważ jest tyle powodów do hejtu, że gdzieś mój przypadek po prostu zaginął. Natomiast chciałam się też wytłumaczyć przed moim dyrektorem, dlatego że nasza instytucja została odsączona tam, czy jak to się mówi, od czci i wiary. Łącznie z obrażaniem naszego tutaj, prawda, szefa. Jak i nas wszystkich jako instytucji. I teraz ja celowo nic z tym nie zrobiłam. To znaczy zostawiłam te wszystkie komentarze pod spodem, które życzą mi eufemistycznie gwałtu przez uchodźców. Zostawiłam je tak, jak są, dlatego że one są pewnego rodzaju świadectwem po pierwsze braku wiedzy i informacji tych ludzi, którzy nie mają pojęcia, co się tam dzieje. Nie mówię już o poziomie jakby wypowiedzi, ale także właśnie tego, o czym mówię, że jest prowadzona bardzo niebezpieczna narracja wojenna, która w tym momencie trafia na bardzo taki pożywny grunt. To znaczy nasi obrońcy ojczyzny, którzy teraz przebywają w czasach pokoju, nie bardzo mają się gdzie wyżyć. Kompleks bycia Polakiem gdzieś spychany do podświadomości eksploduje w postaci dumy narodowej. Jest to podsycane tym lękiem, że teraz jest jakiś najazd, że grozi nam niebezpieczeństwo, w związku z czym trzeba bronić naszych polskich tutaj ziem, granic i czci kobiet. I to, co zrobiłam, gdzieś sprzężyło się z dwoma lękami, to znaczy z lękiem przed kobiecą wolnością, o decydowaniu o swoim ciele, z drugim lękiem o jakąś tą naszą dumę narodową. I to wywołało jakąś totalną eksplozję. No chyba tyle na ten temat. Dla mnie myślę, że jest to dość ciekawa taka socjologicznie lektura, to znaczy mówię o tych hejterskich wypowiedziach pod moim postem. Właśnie do przeanalizowania przez językoznawców i socjologów od tego języka wojennego. Bo wojny, chciałabym powtórzyć, nie mamy. Dziękuję. Zanim oddam mikrofon tutaj Państwu, to jeszcze chciałabym, tak? A mogę prosić, czy coś wiemy o tym, że... Czy coś wiadomo na ten temat, czy uchodźcy mogą wrócić, zawrócić się z powrotem do siebie i co by ich wtedy spotkało? No i to, czy mają jakiś plan działania, jak długo chcą zajmować się to miejsce, skoro nie są tam korzystne warunki do niczego tak naprawdę, a nie ma ze strony polskich władz jakby chęci porozumienia w tym, żeby stworzyć im te warunki, aby ich z powrotem czy zawrócić tam, czy stworzyć warunki w Polsce. Czy coś oni nie chcą, oni nie mają wyboru w tym momencie. Pani pytanie jest bardzo złożone, dlatego że tam są osoby z wielu krajów o bardzo różnych powodach przybycia. Część z nich deklaruje chęć powrotu, nie ma takiej możliwości. Część z nich deklaruje chęć pozostania w Polsce i pomimo składania wniosków nie mają takiej możliwości. Część z nich chce się dostać do Niemiec, również nie mają takiej możliwości. Jest to teraz śmierć. Jest też pewnego rodzaju jakby problem ze Strażą Graniczną, która formułuje w sposób kłamliwe pytania, to znaczy nie pyta, czy chciałby pan dostać
azyl, tylko czy chce pan dostać azyl w Niemczech i jeżeli taka osoba, która słabo rozmawia w jakimkolwiek języku oprócz własnego odpowiada tak, to w rubryce czy stara się o azyl w Polsce jest natychmiast wpisywane, jest to manipulacja, że nie chce azylu w Polsce i do wiadomości publicznej jest przekazywana informacja, ta osoba nie chce ubiegać się o azyl w Polsce. Natomiast ona nie wie, że to pytanie zawiera w sobie jedynie odpowiedź, że zostanie wyrzucona przez płot do Białorusi. Ci ludzie tego nie wiedzą, nie mają nawet telefonów, żeby się tego dowiedzieć, nawet z wiadomości, które być może w tym momencie są przekazywane w kraju, lub żeby odebrać SMS-a od rodziny, która im to powie. Oni nie mają w tym momencie żadnych możliwości. Jedyne, co możemy zrobić, to naciskać na rządzących, żeby została wpuszczona tam pomoc humanitarna. To prawda, są w potrzasku i czasami jedno niechcące zdanie może spowodować tragiczne skutki. I oni są uwięzieni już często. Pamiętam właśnie tą sytuację. Ja lubię mówić o sytuacjach konkretnych, z których byłam bezpośrednio świadkinią. Więc tutaj była taka sytuacja, że Ola nam opowiadała właśnie przywódczyni tej grupy, więc tu też łamiemy te stereotypy, że osoby muzułmańskie, one muszą tutaj mieć dowódców, facetów. Strasznie to była taka mocna postać. Mówię o niej po imieniu, ponieważ no, cała Polska miała okazję widzieć jej twarz i ona się wypowiadała sama, więc tutaj już kwestii jakiejś tam dyskrecji nie muszę zachowywać. I ona mi powiedziała, tu jest jakiś taki ukłon w stronę służby granicznej, że po 4 dniach, kiedy byli już bez jedzenia i bez picia, i stwierdziła w związku z tym, że tam było naprawdę tak dużo dzieciaków, bała się o nie, że po prostu poumierają, wyszli na drogę, żeby dostać cokolwiek do picia, wody, bo to prawda, że puszcza niestety pod tym względem jest no, nieprzychylna dla osób, nie ma tam czystej wody. I dwóch strażników granicznych kazało im uciekać z powrotem do lasu, dostali od nich 2 butelki wody i powiedzieli, że no, jeżeli wyjdą, to w ogóle nie ma szansy, bo jak dzieci, po prostu no, sami zasugerowali, żeby się ukryli, tak, w tym lesie. I w kontekście teraz tego, jak to powinno wyglądać, jak te procedury powinny być, już nawet pomijając teraz porządzenia, które kompletnie nielegalnie zezwalają Straży Granicznej na nieprzyjęcie wniosku, w ogóle na nierozpatrzenie go. I to właśnie to, że komendant Straży Granicznej, on tym niejako zarządza, że może według własnego widzimisia, bez możliwości odwołania się, albo przyjąć tą dokumentację, albo jej nie przyjąć. Te osoby są wprowadzane w błąd, oszukiwane, jest im uniemożliwiony kontakt z osobami, które mogą coś przetłumaczyć, więc to jest wszystko takie błędne koło i oni tak krążą czasami po kilkanaście razy. Są przypadki przecież osób 17 razy wypychanych, więc raz, że ci ludzie już naprawdę, żeby coś kojarzyć i żeby logicznie myśleć, w takim wycieńczeniu, bez jedzenia, w zimnie, naprawdę trudno się trudno to po prostu wszystko zapamiętać. Ja to w ogóle cały czas, jak mam takie sytuacje, że idę do lasu i tam jesteśmy jakiś czas i jak wracamy do bazy ciepłej, mamy swoje łóżka, robią nam herbatę od razu, coś ciepłego, ci ludzie tego nie mają, oni tam siedzą i czekają naprawdę na śmierć. Dla mnie to jest też taki bardzo ważny kawałek, który mówi o tym, że ci ludzie nie chcą się zdecydować na karetkę w momencie, kiedy są już w skrajnych naprawdę sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, bo dla nich ta karetka wiąże się z wywózką do Białorusi i to jest dla nich jeszcze gorsze. Widmo śmierci, widzą, że już są prawie nieprzytomni, że to już jest ich hipotermia i jakieś takie skrajne stany. Kobiety ronią, różne rzeczy się wydarzają, ale się panicznie boją, szczególnie jeżeli mieli już do czynienia właśnie ze służbami białoruskimi.
panicznie się boją, żeby ktokolwiek w ogóle ich gdzieś tam zawiózł, tak? Służby białoruskie też są dużo bardziej podobno brutalne od naszych i szczują psami, tak to jest opisane. Natomiast szczucie psami, też by trzeba było się zastanowić, co to znaczy szczuć psami. Te psy gryzą tych ludzi, natomiast dla ludzi z Bliskiego Wschodu pies jest zwierzęciem półdzikim. To nie jest zwierzę udomowione tak jak dla nas. Więc dla nich, jeżeli ktoś zginął, po prostu dostał zawału na dźwięk wybuchu czy tam strzału, to ma dźwięk szczekania psów również. Ci ludzie przez służby białoruskie są wrzucani do bagien po kilka razy w tych warunkach temperaturowych. Wyciągnięci, proszę sobie spróbować tylko wyobrazić taką kondycję, może ktoś z Państwa morsował, w ubraniu wyciągnięci w tej temperaturze z bagna, pozostawieni nadal w tej minusowej temperaturze, praktycznie na pewną śmierć. Tam są ludzie z amputowaną nogą, tam są matki z dziećmi z porażeniem mózgowym, tam są całe rodziny z ludźmi starszymi, chorymi, tam są oczywiście młodzi, silni mężczyźni, którzy też umierają i kilka pogrzebów takich było. Więc jeżeli oni umierają, to dla tych słabszych praktycznie nie ma szans. Tak, ja sobie czasami nie wyobrażam, jak to jest, że oni w ogóle tam jeszcze żyją dalej, tak? I jak sobie myślę o sobie w dzień, jakoś specjalnie nie rozczulam nad sobą i wydaje mi się, że jestem twardą osobą, to na samą myśl, że ja bym miała tam tyle czasu spędzić w takich warunkach, ja po prostu nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, zupełnie. I to, że oni jeszcze ciągle mają siłę i te dzieci czasami są w stanie się na przykład do nas uśmiechnąć w taki zwykły sposób w momencie, kiedy dostają coś do jedzenia, też to jest aż niewiarygodne momentami, tak? Że cały czas jest jeszcze w nich jakaś nadzieja, a niestety jest tak, w związku z tą też ograniczoną komunikatywnością, tak? Nie wszyscy rozmawiają po angielsku. Zdarza się tak, że jest grupa, która ma na przykład tłumacza i tam można się z nimi mniej więcej dogadać, z jakiego są kraju, ale zdarzają się też takie osoby, że my w ogóle nie mamy bladego pojęcia, skąd oni są, bo nawet słowa się nie rozumie. Więc te wszystkie rzeczy, te wszystkie komendy i ci ludzie są też nabuzowani. Później jest też taka narracja, jak to są agresywni ci ludzie, tak? Ale jak oni chcą coś wytłumaczyć, pamiętam zawsze, śmiałam się z relacji moich znajomych, którzy mówili, jak moja mama im głośno po polsku próbowała wytłumaczyć, że Gosi nie ma w domu i coraz głośniej krzyczała do tej słuchawki właśnie po polsku w momencie, kiedy to była osoba obcojęzyczna i jak ona mi głośno nie krzyczała, to i tak ta osoba by tego nie zrozumiała, tak? Więc tutaj przypuszczam, że też te emocje czasami mogą się pojawić. I ten brak zrozumienia i brak możliwości domagania się tych swoich rzeczy. My teraz też już robimy takie jakby informacyjne wskazówki. Robimy tłumaczenia z różnych języków, żeby osoby na przykład dowiedziały się, że my nie jesteśmy, bo czasami się nas boją też, tak? Tam są też takie sytuacje, że zapewne pojawiają się przemytnicy, którzy mogą sugerować, że osoby pomagające są z siatki, tak? W sensie, że my, więc oni ci ludzie lądują w zupełnie innej kulturze, bez jakiegokolwiek kontaktu z językiem i oni nie wiedzą, z której strony czyha niebezpieczeństwo. Czy my jesteśmy ci dobrzy? Czy my jesteśmy ci, którzy ich wyciągną, wywiozą i niestety często nawet w trakcie tych wywózek nie ma możliwości ani zjeść czegoś, ani się napić. Te kobiety przecież, które nie mogą skorzystać normalnie z toalety, tam ludzie chorują, zdarzają się też sytuacje przemocy seksualnej, a niestety nie mamy możliwości tych osób zapytać, one też nie chcą o tym mówić i nie wiemy do końca, co tu się przytrafiło. Tam jest naprawdę masę tragedii i ja myślę, że najprostszym takim ludzkim spojrzeniem i patrzeniem na to, że teraz na bieżąco potrzebna jest pomoc ludziom umierającym i chorującym i cierpiącym,
to jest to, co powinno nam zajmować głowę i być może, że jeżeli tam będzie, to tej takiej, tego hejtu, tej takiej nienawiści wobec osób, które są w lesie i tych, którzy pomagają, może też będzie mniej. Bo jeszcze tylko, i chciałam jeszcze powiedzieć, bo to jest dla mnie taki ważny kawałek, ja jestem mamą nastolatka, bardzo dużo jest młodych ludzi, którzy pomagają. Ojejku, zaraz się popatrzę. I ci ludzie, oni tam wrócą, oni wrócą do swoich miejsc zamieszkania, prawdopodobnie z takim stresem pourazowym, że nawet nie mają pojęcia w tym momencie, jak to życie będzie wyglądało potem. Ale też jest moim zdaniem bardzo ważne, żeby społeczeństwo zadbało o te osoby, które tam są na miejscu bez przerwy, bo są ludzie, którzy sobie nie robią przerw, tak? Są tam osoby, które siedzą cały czas i warto też o tych osobach pomagających pomyśleć i je jakoś wspierać, bo to jest niezły hardcore tam być na miejscu i patrzeć i być bezsilnym. Bo są takie sytuacje, że ludzie decydują, my nie decydujemy za tych ludzi. Jak oni zdecydują, że nie chcą karetki, pomimo tego, że my wiemy, że oni prawdopodobnie nie przeżyją, to my tej karetki na siłę nie wezwiemy. No chyba, że osoba już jest nieprzytomna, tak, że już jest hipotermia w takim stanie i nie ma kto zareagować, ale też są takie sytuacje, że osoby się nie decydują, są przekonane o tym, że jednak jakoś przeżyją, że to, co tam przynieśliśmy, im wystarczy. No i to się różnie kończy. I ta bezsilność jest przerażająca, ale musimy po prostu szanować też ich zdanie. Okej, zanim oddam mikrofon Państwu, chciałam się jeszcze tylko zapytać, tak zwyczajnie po ludzku, Gosiu, co my możemy zrobić? No są te różne zrzutki. Ja myślę, że też taki, nie wiem, to jest ważne, dlatego też tu jestem, żeby próbować jakoś tą opinię publiczną i ludzi nieprzekonanych pokazywać tym osobom, że to ma sens, ta pomoc i że ona jest niezbędna i że to jest nasz obowiązek, tak? Że to, żeby zmienić trochę też tą narrację. Ja osobiście z moją mamą mam kłopot, bo ona nie do końca, biorąc pod uwagę, że jest zupełnie innej opcji, tak? Słucha tego, co się mówi w TVP i ona mnie nie rozumie, czemu ja jadę na święta tam, a nie będę w domu, tak? I na pewno jest masę ludzi, ja też dostaję takie różne informacje z pogróżkami, to ile mam ich do własnego domu przyjąć, tak, tych osób i że mam się zająć jakimiś tam innymi rzeczami, ale jakieś takie wsparcie tych osób, które pomagają, dobre słowo, to też jest coś ważnego, bo oczywiście presja na rząd, podpisywanie petycji, ja myślę, że to po prostu tak jak kto czuje, niech pomaga, bo te działania często idą też oddolnie, bardzo często są tworzone zbiórki przez poszczególne osoby i tu jest jedna też taka ważna rzecz, żeby tych ludzi bezpośrednio na granicy nie zaskakiwać, wiecie, tysiącami worów, niekoniecznie przebranych. Ja miałam też niestety taką wątpliwą przyjemność znajdowania brudnej bielizny, jakichś koronkowych ciuszków, które by się być może tutaj na jakieś afterparty do teatru nadały, natomiast no nie na granicę, tak, ażurkowe sweterki czy tam jakieś odblaskowe czapki. Często się tak zdarza, że teraz coraz mniej na szczęście, bo już mocno granice stawiamy, ale bywały też takie dary, że tak naprawdę wszystko trzeba było odesłać z powrotem, a nie mamy miejsca i czasu na to, jak jest akcja, tak, trzeba jechać, zawozić rzeczy ludziom, no to my nie mamy czasu tego wszystkiego przebierać, więc też taki apel, żeby to robić naprawdę z głową, teraz naprawdę już są potrzebne techniczne ubrania. Ja wiem, że to są drogie rzeczy, te śpiwory i niestety jesteśmy też, ja jestem akurat w takiej grupie, która mocno też z ekologią i obroną puszczy ma różne wspólne cele. I tutaj dla nas to jest koszmarem, ile śmieci zostaje w tej puszczy. Zastanawiamy się, czy trzeba to teraz sprzątać, bo masa tych rzeczy tam zostaje. Wiemy, że też się procedury już różne zaczynają uruchamiać
że ci ludzie, którzy chcą sobie zarobić na nieszczęściu innych, chodzą po tych lasach, zbierają te rzeczy i je później sprzedają, bo to są czasami nowe rzeczy, tak? Które, nie wiem, w momencie, kiedy jest nalot, no to osoby zostawiają po prostu te wszystkie rzeczy. My czasami je zabieramy ze sobą, żeby trochę tą puszczę czyścić i wykorzystywać ponownie te rzeczy, natomiast jest trudno. Ale jest istotnym, żeby to były rzeczy konkretne, są już listy, przeróżne zbiórki funkcjonują, ja tobie też podsyłam, mogę też podesłać. No ja mam na stronie już. Tak. Są konkretne rzeczy potrzebne. Nie chcemy już niestety zwyczajnych małych powerbanków, tylko one muszą mieć konkretne osiągi techniczne ze względu na to, że jak osoby są w lesie, w mrozie, to taki zwykły mały powerbank to po prostu jest chwila, moment, to nie działa, nawet czasami jednego telefonu się nie da zrobić, tak? Więc to jest bezsensowne zaśmiecanie puszczy. Więc no, tak jak mówię, śpiwory konkretne, ciepłe ubrania, bielizna termiczna, koce, niestety nie bełniany, pluszowe, misiowe, bo one się niestety nie sprawdzają, chociaż część z tych rzeczy też wykorzystujemy w momencie, kiedy są osoby w szpitalach i na przykład już są w procedurze i wiadomo, że nie będą wywiezione do lasu, więc one się przydają, ale tych takich, że tak powiem, cywilnych ubrań, to już jest tyle, że raczej to my już wysyłamy te rzeczy z powrotem, na przykład dla osób w kryzysie bezdomności, tak? Czy gdzieś jak tam znamy jakieś domy samodzielnych matek i inne takie miejsca, to wtedy się dzielimy, bo też są apele, żeby nie zapominać o innych, tak? W pewnym momencie z Warszawy szło tyle paczek, że osoby w kryzysie właśnie bezdomności już nie miały żadnego wsparcia i od nas wracały z granicy te rzeczy z powrotem do Warszawy. Więc taki w związku z tym, że my działamy też w sytuacji kompletnego chaosu poniekąd, ponieważ to te regulacje prawne, to wszystko jest takie, w każdej chwili się może zmienić, co nam powiedzą, pomimo, że niby jest nielegalne, to i tak musimy tego przestrzegać, no bo tu nas Straż Graniczna, tak, czy policja nie przypuści w pewne miejsca, albo nas zatrzyma i tyle. Więc ja mam tylko nadzieję, że to nie będzie eskalować, że nie będzie eskalować przemoc w stosunku do osób na granicy, że nie będzie eskalować to zastraszanie ludzi, którzy pomagają, że nie będzie jakichś represji związanych z tymi sytuacjami i że jakoś po prostu będzie można działać. Ale jeżeli chodzi o tą taką naszą pomoc, to myślę, że właśnie próby rozmowy z osobami, które są agresywnie nastawione do tego, boją się, tak? Te ksenofobiczne postawy, one coraz piękniej nam tu się w tej naszej Polsce niestety rozkręcają i być może taka spokojna rozmowa i tłumaczenie osobom nieprzekonanym, że to niekoniecznie jest sprawa też polityki, tylko po prostu wspieranie osób, które są zagrożone, może to jakoś wpłynie na tą opinię publiczną i im więcej nas będzie, nie wiem, niech wszyscy zaświecają, niech wszyscy sobie kupią zielone latarki, zielone lampki i niech po prostu też rząd być może zauważy, że jest nas tyle, które są po tej stronie właśnie umierających osób. Nie wiem, no trudno mi powiedzieć. Natomiast na pewno jeżeli chodzi o taką najprostszą formę, tak mi się przynajmniej wydaje, pomocy w kontekście zbiórek różnych i wysyłania pieniędzy czy innych rzeczy, niech to będzie robione z głową i do jakichś może koordynatorów lokalnych, bo my tam jak jesteśmy na miejscu, to mamy i tak setki telefonów i różnych rzeczy do załatwienia na miejscu i pomimo, że to jest wspaniałe, jak przyjeżdżam, to dzwonią do mnie różne osoby i czasami potrzebują też takiego słowa, żeby powiedzieć, tak, że ja tu nazbierałam to, tu nazbierałam, tu mam jakąś kurtkę i pomimo tego, że to jest kurtka, która się zupełnie nie nadaje, czyli ja też nie mam odwagi cywilnej, żeby skwitować, że dziękuję, nie mamy o czym rozmawiać, tak, tylko może przekierować te rzeczy, że jeżeli one się tam nie nadają, to gdzieś niech idą indziej, bo ludzie mają potrzebę pomagać i mają potrzebę się tym dzielić. Okej, dziękuję. Czy są jakieś pytania? Bo za chwilę posłuchamy Franka, ale może są jakieś pytania od Państwa? Nie wiem, czy Pana będzie słychać, bo my to nagrywamy.
Ja do pani Aleksandry, tak? Pani powiedziała takie zdanie. Chodzi o to, żeby wprowadzać procedury krajów cywilizowanych. Z tym ja bym chciał zapytać, czy pan może podać przykład takiego kraju cywilizowanego? Polska. Nie, pani chciała się posłużyć inaczej, bo rozumiem, że pani pozwoli, że ja to ukończę, to moje pytanie. Mogę? Po prostu ze złośliwie, tam wciska tam coś, nie, 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 ja... Ja spokojnie rozmawiam. Czy ja mogę zadać pytanie? Oczywiście. Jeszcze raz. Chciałem zadać pytanie w szczegółach. Pani powiedziała, że to wszystko, co się dzieje tam na wschodzie, nie spełnia standardów. Tak. My, Polska, się nie spisujemy, bo to i rząd, i wojsko, i Straż Graniczna. Ja to wszystko rozumiem, tylko chciałem uszczegóły. Jaki w pani rozumieniu jest kraj cywilizowany, który powinniśmy w tej trudnej sprawie naśladować czy powtarzać? Rozumiem, że chce mnie pan bardzo złapać ze słów. Nie, staram się bardzo precyzyjnie odpowiedzieć. Za kraj cywilizowany uznaje kraj, który przestrzega prawa międzynarodowego oraz krajowego, który podlega prawu międzynarodowemu w ramach umów międzynarodowych, na które dane państwo się zgodziło. Polska zgodziła się między innymi na uznanie prawa Unii Europejskiej oraz ONZ. W tym momencie niestety nie jestem prawnikiem, nie jestem panu z głowy w stanie powiedzieć, ale myślę, że gdzieś mam notatkę i odpowiem panu, jakie w tym momencie prawa konkretnie są łamane poprzez ustawę wywózkową między innymi na polskiej granicy, łącznie z artykułami. Myślę, że gdzieś to odnajdę, żeby panu odpowiedzieć. Proszę zapytać jeszcze raz, bo nie wiem, czy pana zrozumiałam. A chodzi pan o konkretne państwo. Odpowiadam, konkretnym państwem są wszystkie państwa, które są na przykład w ONZ. Bardzo proszę. Nie mam już pytań. Co możemy... Bo teraz jest Franek Sterczewski z Sejmu. Dobry wieczór. Cześć wszystkim. Naprawdę strasznie mi przykro, że nie widzimy się na żywo, jeszcze w tej formie zdalnej. Strasznie przykro i bardzo was przepraszam, że nie jestem z wami w tym momencie w Legnicy, lecz musiałem zostać w Sejmie, bo nam się przedłużyły obrady. Niestety tak to już jest, że no, jest tu chaos, jest po prostu totalna degradacja i trudno jest cokolwiek zaplanować, więc często się zdarza, że na różnego tego typu wydarzenia, których bardzo mi zależy, po prostu nie zdążę lub nie dojadę. Więc raz jeszcze strasznie was za to przepraszam. Mam nadzieję, że nadrobimy. I właśnie widzicie, wciąż jestem w Sejmie, w pokoju pracy posła. Przed chwilą skończyliśmy głosowanie, więc zupełnie na gorąco postaram się chociaż w takiej formie zadośćuczynić i odpowiedzieć na kilka pytań od Kasi Odrowskiej, którą strasznie też przepraszam, że nie widzimy się osobiście tylko w ten sposób, ale tak, bardzo mam nadzieję, że nadrobimy. Zatem, żeby nie przedłużać, przechodzę do pytań. Często twoje reakcje i wszystkie inicjatywy pomocy na granicy utożsamia się z otwartością granicy i rzekomą chęcią wpuszczenia wszystkich bez kontroli. Czy taka opinia jest według ciebie zasadna? No moim zdaniem nie jest to opinia bezzasadna, jest to taki mit właśnie, który nasza prawica lubi pokazywać, że patrzcie, to są nieodpowiedzialne jakieś lewaki, oni by chcieli wpuścić wszystkich tak o, po prostu są po prostu bez kontroli. Przy czym zarówno ja, jak i wszyscy posłowie i posłanki, którzy byli na granicy, czyli pani Wysoka, Piołek, Ula Zielińska, Klaudia Chira, Szczerba, Joński i tak dalej,
Nie mówimy, żeby wszystkich wpuścić, czy inne organizacje pomocowe, Fundacja Ocalenie Grupa Granica, Homofaber. Mówimy tylko, że na naszych granicach musi obowiązywać prawo, czy w obrębie naszego państwa mamy określone przepisy, które powinny być stosowane. I nie powinno być tak, że jakąś grupę wykluczamy z tych praw, z praw człowieka, tylko dlatego, że ktoś ma taki widzimisię, albo że jakaś partia chce kosztem ludzi budować sondaże, budować tą atmosferę strachu i w ten sposób pokazywać siebie jako obrońców ojczyzny, prężyć mózgu i mówić tak, no to bronimy granic przed właśnie terrorystami, dewiantami i innymi straszydłami. Otóż nie, nie jest tak. Jest tak po prostu, że obrona granic nie wyklucza przestrzegania praw człowieka. A zatem to, o czym mówimy wszyscy od początku, to, że każdy, kto się pojawi na granicy, musi po prostu być sprawdzony. Każdy, kto zgłasza swoją chęć być objęty międzynarodową ochroną, ma swoje argumenty do tego, w związku z tym powinny być wysłuchane, powinny to być sprawdzone przez odpowiednie służby. Taka osoba powinna pierwsze otrzymać pierwszą pomoc, bo masa osób, które tam spotykaliśmy, była poraniona przez druty kolczaste, całe ci ludzie przemoczeni, przechodzili przez rzeki bagna, więc naprawdę byli po prostu w hipotermii, w takim stanie już wymagającym natychmiastowej opieki medycznej. Więc pierwsza pomoc to jest pierwsza rzecz. Potem takie osoby powinny trafiać do ośrodków tymczasowych i tam odpowiednie służby powinny robić wywiad i osądzić, kto zasługuje na status uchodźcy, a kto na przykład z jakichś powodów nie. I taka osoba, czy taka grupa osób powinna być zgodnie z prawem deportowana samolotem, tak jak się to robi na Litwie i w wielu krajach, które po prostu przestrzegają praw człowieka. Więc jedno nie może wykluczać drugiego. W związku z tym takie opowieści, takie mity są po prostu bzdury. Ale to właśnie tylko po to, żeby mówić, że tylko władza ma rację, a opozycja, czy ta w Sejmie, czy na ulicy, to są nieodpowiedzialni i w ogóle współpracownicy Łukaszenki i tak dalej, i zdrajcy i tak dalej, najgorzej. Więc rozbrajamy mity, mówimy, jakie są prawdy. Kolejne pytanie. Jakie konsekwencje spotkały się za te akcje? Co tu powiedział, słyszeliśmy, a reszta? Więcej pozytywnych czy negatywnych głosów? Otóż sam nie spodziewałem się, że to, że ta sytuacja na granicy po pierwsze trafi się w życiu. Takie mam szczęście, że mam wspaniałe osoby, z którymi współpracuję w ramach mojego biura poselskiego. Również studentki właśnie stosunków międzynarodowych czy prawa, jak Marysia Dąbek i Julia Orłowska, którym jestem strasznie wdzięczny, do której powiedziały, słuchaj, w sierpniu, słuchaj, to jest ważna sprawa, chyba warto, żebyśmy tu pojechali i to zbadali. Wcześniej oczywiście też staraliśmy się pomóc tym, którzy uciekali z Afganistanu, kontaktowali się z nami przez znajomych i jeszcze w lipcu. I dzięki temu udało się wielu naszych współpracowników z czasów wojny w Afganistanie przetransportować w bezpieczne miejsce do Polski i tu we współpracy bardzo udanej właśnie, jak się okazuje, że można, z polskim MSZ. Więc to bardziej dziwne, że tacy wojcy są inaczej traktowani, jeśli są w Afganistanie i uciekają przed talibami, a inaczej, kiedy trafiają na naszą granicę. Więc taka tutaj niekonsekwencja. Ale powracając do przyczyn mojej obecności, do moich przyjaciół z mojego biura poselskiego, to właśnie dzięki nim się tam pojawiłem. Myśleliśmy, że pojedziemy tam na jeden dzień, okazało się, że poza samym Usnarzem jest masę
rzeczy się dzieje w koło. Masa ludzi jest w tych lasach i wymagają właśnie pierwszej pomocy i potraktowania zgodnie z prawem. Więc po prostu codziennie jeździliśmy na interwencje i spędziliśmy tam najpierw 8 dni, potem jeszcze wróciliśmy na kilka, ale cały czas jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi organizacjami, które tam pomagają. Piszemy pisma i ustalamy, czy wobec tych konkretnych grup osób Straż Graniczna postąpiła zgodnie z prawem, czy niestety znowu bezprawnie wypchnęła tych ludzi za granicę. Więc po pierwsze nie spodziewałem się, że tak bardzo się zaangażuje, a po drugie, że no to będzie taka duża historia. Mieliśmy nadzieję, że to się skończy jakoś właśnie w sierpniu, we wrześniu, a tu trwa to pół roku. Miejmy nadzieję, że zmierza ku końcowi, ale wciąż tysiące osób są w tych lasach. Nie wiemy dokładnie jak wiele. Przez cenzurę, która została spowodowana przez stan wyjątkowy, nielegalnie, niekonstytucyjnie znowu przedłużony, więc wciąż są tam ludzie, którzy wymagają pomocy i powinniśmy robić wszystko, żeby nikomu tam nic się nie stało. Ale właśnie, ponieważ ta sprawa się dzieje i urosła tak bardzo, no to i ponieważ nasza władza niestety wykorzystywała tę sprawę do właśnie tej propagandy strachu, no to wzbudzało bardzo różne komentarze, różne emocje i zarówno spotkałem się z wielkim hejtem, chyba największym w moim życiu, bo również na mail po prostu otrzymywaliśmy groźby śmierci czy jakieś straszne rzeczy, obrzydliwe, anonimowe poza tym, to już nawet w sieci, na jakichś Twitterach czy innych komunikatorach. No takiego hejtu w życiu pod swoim adresem nie widziałem, ale no, staram się mieć grubą skórę, nie brać tego do siebie, bo wiem, że ci ludzie jakby raczej wchodzili o wartości, albo uwierzyli propagandzie prorządowej, czyli też zostali oszukani, że prawda, że ci ludzie to zagrożenie, gdyby byli na miejscu, to wiem, że inaczej na to spojrzeli, więc też staram się cierpliwie to tłumaczyć i nie przejmować hejtem. No w Sejmie to oczywiście tu z bliska różnie, bo są tacy naprawdę bezczelni posłowie PiS-u, którzy mówią super, dzięki, fajnie, że pomagacie w ten sposób, bo mogą dorabiać tą gębę właśnie zdrajców i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest po prostu bezduszne, chamskie i raczej no, po prostu otwieram oczy, jak tak jeszcze słyszę, bo uważam, że to tylko świadczy o braku serca takich posłów z partii rządzącej. Ale cóż, nie ma co się przejmować. Jeśli komuś brakuje serca, to uważam, że powinien się skierować do kardiologa, a nie zajmować się sprawami publicznymi. Ale również, co mnie cieszy, spotkało mnie masę dobrej reakcji, wsparcia, czy w internecie, czy na żywo również. I cieszę się, że im więcej o tej sprawie się mówi, to no, też udaje się wiele osób przekonać. Ja też no, masę swojego czasu poświęcam na właśnie rozmowy z politykami, polityczkami tutaj z mojego klubu i z opozycji, żeby pokazać, słuchajcie, to jest wielki problem, to jest naprawdę wielkie historyczne wydarzenie, nie możemy tego popuścić, nie możemy udawać, że nic się nie dzieje. I skoro PiS to tak wykorzystuje, musimy i nie możemy milczeć. Milczenie to nie opłaca się politycznie, moim zdaniem, niektórzy tak twierdzą, tylko opłaca się na po prostu pokazanie, że bronimy człowieka, bronimy życia, bronimy praw człowieka, bronimy dobra i prawdy i staramy się po prostu robić co możemy. I możemy się przejmować tym, że jest taka a nie inna propaganda, tylko trzeba po prostu działać zgodnie z prawdą, zgodnie z prawem, bo uważam, że taka jest nasza rola. Właśnie na terenie Polski prawo było przestrzegane i wszyscy byli bezpieczni. Więc no, te komentarze były bardzo skrajnie różne, od bardzo złych po bardzo dobre.
na pewno było i wciąż jest to takie tornado medialne, emocjonalne czasem. Ale też cieszyły mnie takie nieoczywiste sytuacje, bo na przykład pod moje biuro poselskie przyszła raz Młodzież Wszechpolska, młodzieżówka gdzieś tam Korwin, Młodzi dla Demokracji, czy Młodzi dla Wolności, coś takiego z Poznania, licealiści, studenci. No i powiedzieli, że nie podobała mi się ta sytuacja na granicy, co robiłem. Ja powiedziałem, w porządku, panowie, no to przyjdźcie na kawę, to porozmawiamy. No i przyszli. No i okazało się, że oni nie są przeciwni imigracji jako takiej, ale są przeciwni socjalowi, który rzekomo mieliby pobierać ci granci właśnie będąc w Niemczech czy tak dalej. Czyli nie mieli podejścia tutaj takiego, nie wiem, rasistowskiego, jak niestety nasza władza, ale podejście takie ekonomiczne, czyli liberalne. Więc uważam, to jest ciekawe, jakby gdzieś tam, że udało się znaleźć pole do dialogu i ustalić, że jednak zależy im na prawach człowieka, ale oni sprzeciwiają się takiej socjalnej polityce. No, w każdym razie ta cała historia też spowodowała, że miałem wiele takich nieoczywistych, ciekawych rozmów, które też mi dużo dają. Ale to, co staram się robić teraz, to też właśnie przekonać wszystkich tu z klubu koleżanki i kolegów i żeby zrobić takie prawdziwe spotkanie w Sejmie, wysłuchanie publiczne wszystkich organizacji, które są na granicy, które pomagają, wszystkich dziennikarzy, dziennikarki, które relacjonują bardzo dzielnie całą tą historię. Bo uważam, że jesteśmy winni właśnie ten podstawowy pokazanie szacunku i danie możliwości wypowiedzenia się i pokazanie, że jest w tym sensie opozycja, która wspiera szlachetne, odważne działanie po prostu społeczeństwa obywatelskiego, które w mojej opinii jako poznaniakowi jest solą naszej demokracji, czyli właśnie praca organiczna, przede wszystkim właśnie mimo wszystko róbmy swoje i nie przyjmujmy się, walczmy o zasady, o prawa człowieka. Więc mimo różnych dyskusji, mimo różnych komentarzy, nie przyjmujemy się, robimy swoje i staramy się sprawić, żeby ta właśnie dyskusja była jak najbardziej właśnie merytoryczna i spowodowała, żebyśmy do jakichś po prostu wniosków na przyszłość doszło. Okej, przechodzę do kolejnego pytania. Przepraszam, że tak się rozgaduję przy okazji. Czy teraz w perspektywie tygodni zrobiłbyś inaczej? Nie. Moim zdaniem, na moim miejscu tak samo postąpiłaby każda osoba po prostu posiadająca serce. I każdy, kto widziałby to, co ja, po prostu poszedłby z tą torbą, starał się pomóc i zrobił wszystko, żeby po prostu na tej granicy nikt nie zginął. Więc cieszę się, że taki jak ja jest coraz więcej, że jest coraz więcej grup, jest coraz więcej lokalców, którzy też pomagają się, angażują i to jest wielka, wielka praca. Cieszę się, że właśnie WOŚP stworzył swoje Centrum Pomocy w Michałowie. Cieszę się, że są tacy samorządowcy jak burmistrz Michałowa. Cieszę się, że mimo wszystko ta prawda właśnie przechodzi do świadomości, do opinii publicznej i że masa osób się angażuje. I również cieszę się, że była na granicy Maja, Staszewska, Maciejszczur i tak dalej. Że to wszystko jest bardzo ważne i świadczy o tym, że są ludzie w Polsce, którym nie wszystko jedno i dla mnie to jest wielka energia, wielki powód do nadziei, że po prostu kiedyś to będzie po prostu normalnie, lepiej, że nie musi być tak, jak jest, że nie godzimy się na hejt, nie godzimy się na nienawiść, że
że jesteśmy silniejsi niż ta propaganda. Uważam, to jest naprawdę piękne i to jest wielki zastrzyk energii do działania dalej. Czy temat uchodźców, który zszedł z czołówek, wyparty przez COVID, inflację, aborcję, czy w ogóle jest w parlamencie przedmiotem debaty, dyskusji? Czy powołano zespół parlamentarny, czy pojawią się jakieś inicjatywy ustawodawcze? Mówiąc krótko, czy jako kraj będziemy wniosli na i naukę z kryzysu humanitarnego na granicy? Czy ta nasza granica jest faktycznie granicą człowieczeństwa? Otóż, no, takie właśnie przed chwilą wspomniałem, jeszcze trochę odpowiadając na to pytanie, że nie odpuszczamy, mimo że wielu polityków milczy w tej sprawie, to nie przejmujemy się i robię co mogę, przekonuję kogo mogę, żebyśmy właśnie zrobili taką poważną debatę na ten temat w Sejmie. Ale właśnie po co? Po to, żeby wysłuchać doświadczeń wszystkich z tych miesięcy i po to, żeby wypracować wnioski, na których powinna być oparta po prostu nasza polityka migracyjna, zarówno polska, jak i unijna, bo to, co się tutaj dzieje, to jest właśnie bezprawie oraz po prostu nie odpowiadanie systemowo, zgodnie z procedurami, tylko agresją. A przecież mamy procedury, mamy po prostu specjalny dokument, jeszcze stworzony przez rząd Mateusza Morawieckiego, czyli po prostu czyli specjalny dokument mówiący o zarządzaniu kryzysowym, czyli no, z konkretnymi wytycznymi, co powinien robić który minister w takiej sytuacji. A takie procedury są proste, wystarczy, bo można stworzyć dodatkowe przejścia graniczne, można właśnie współpracować z organizacjami humanitarnymi, większymi, mniejszymi. Kolejny minister powinien natychmiast poinformować wszystkie instytucje unijne z Frontexem na czele, czyli umiędzynarodowić tą sytuację, więc i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co musimy zrobić, to powiedzieć, wypracować na tak stanowisko polityczne, przekonać wszystkich gdzieś tam wątpiących, czy takich z większym kręgosłupem, bo niestety takich w tych ścianach jest niemało, oraz wypracować konkretne stanowisko, konkretne wytyczne, w oparciu o które no, w tym państwie powinniśmy działać w kolejnych takich sytuacjach, bo oczywiście migracje były, są i będą, ponieważ niestety mamy kryzys klimatyczny, przez który zaczynają się wojny, jak w Syrii, przez który ludzie nie mają co pić, jak w Iraku, przez to, że też to państwo zderegulowało rzeki i system retencji. Przez to, że są wojny i są skutki kryzysu klimatycznego, to nie kilka tysięcy osób, ale niedługo być może miliony osób zaczną bić do drzwi Unii Europejskiej i nie, uważam, że nie powinniśmy właśnie odpowiadać agresją, tylko odpowiadać systemowo, czyli wprowadzać właśnie Europejski Zielony Ład, doprowadzać do transformacji energetycznej jak najszybciej, żeby zatrzymać skutki kryzysu klimatycznego i wspierać te państwa również na miejscu, tak? Robić wszystko, żeby ci ludzie nie musieli opuszczać swoich domów, żeby nie musieli uciekać przed wojną, przed głodem. Więc musimy po prostu robić wszystko, żeby nie patrzeć tylko na nasz czubek nosa, na naszą wygodę tutaj w miłej, ciepłej Unii, ale również inwestować w innych częściach świata. Więc to jest po prostu wyzwanie globalne, wyzwanie nie dla jednego państwa, dla jednego rządu, a po prostu dla całej Unii. I dlatego to potrzebujemy po prostu szerokiej współpracy. No, ale właśnie to jest tak szeroki temat. Od tego, jak potraktujemy jednostkę na granicy, aż po właśnie szerszy proces geopolityczny, że właśnie trudno to wszystko ująć w dwóch słowach. Dlatego to wymaga naprawdę poważnej rozmowy, na którą
mam nadzieję, że już niedługo was również zaprosić. Tak czy inaczej, nieodpuszczalne działamy. Czy ta granica jest faktycznie granicą człowieczeństwa? No uważam, że jest, bo na tej granicy okazuje się, jak reagujemy, tak? Czy widzimy w tych ludziach ludzi, czy dajemy im prawo właśnie do życia, do obiegania się o ochronę międzynarodową, czy dajemy im prawo do bezpieczeństwa. Tu, czy też odmawiamy im pomocy, odmawiamy im opieki medycznej, nie dopuszczamy do nich medyków, organizacji pomocowych, ukrywamy o nich prawdę, nie dopuszczamy do nich mediów. Ta sytuacja właśnie jest takim papierkiem lakmusowym dla naszego społeczeństwa i również dla naszej władzy. I uważam, że pokazuje to, jakim jesteśmy społeczeństwem i na ile jesteśmy przywiązani do praw człowieka, a na ile ulegamy lękom, ulegamy propagandzie i ile jeszcze tak naprawdę mamy do przepracowania, mam nadzieję, że przez edukację czy przez kulturę, tutaj też jest wielka rola właśnie dla takich instytucji jak Teatr Mądrzejewski w Legnicy, czy dla innych artystów i artystek. To jest dla nas zadanie, żeby to przegadać, przetrawić, przerobić i być lepszym po prostu, bo wierzę, że po to nam jest kultura i edukacja, żeby definiować świat na nowo, żeby pokazywać, z czego nie powinniśmy być dumni, co zrobić, żebyśmy mogli być dumni z siebie, z naszego państwa, jak ten system działa i jakie wartości powinny być dla nas wspólne, są i na czym to państwo powinno polegać i być oparte. I tu przechodzę do ostatniego pytania. To znaczy, Franku, jesteś z Wielkopolski, znany ci jest temat sytuacji na granicy w Zwolszyniu w 1939, przed II wojną światową. Czy nie jest tak, że Usnarz i pogranicze białoruskie jest naszym współczesnym Zwolszyniem? Tam chodziło o to, że Żydzi, którzy byli represjonowani przez III Rzeszę, uciekali po prostu przed nazistami, również do Polski. A Polska niestety zachowywała się podobnie, czyli blokowała ich na granicy i również wypychała. I również mieliśmy ten podobny proces właśnie odmawiania komuś wstępu, wykluczania, odmawiania komuś praw człowieka i traktowania kogoś gorzej niż zwierzę. I to jest gorzka lekcja z naszej historii. I jak się okazuje, nie wyciągnęliśmy, moim zdaniem, wystarczających wniosków z historii. To jest to, co się dzieje, jest objawem właśnie tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, że ta edukacja w naszym państwie, czy ta dyskusja na ten temat i na temat też naszej relacji wobec jakichkolwiek innych, tak, czy to Żydów, czy Ukraińców, czy Tatarów, czy wszystkich innych, którzy przebywali w naszym sąsiedztwie, w granicach pierwszej, drugiej, trzeciej Rzeczypospolitej, że to wciąż jest nieprzegadane, że wciąż są te lęki, ale to nie jest przypadkowe, tylko to wynika z tego, że jak władza i w PRL-u, i w tworząc taką trochę nacjonalistyczną politykę, mówiąc, że my tu nareszcie jesteśmy u siebie i używając tego argumentu strachu wobec innych, czy milcząc na różne tematy, czy też władza w III Rzeczypospolitej, która moim zdaniem po prostu też nie dofinansowała kultury, edukacji w wystarczający sposób. W związku z tym mam wrażenie, że niewystarczająco mieliśmy okazję się zaszczepić, że tak powiem,
przeciwko nienawiści, przeciwko tym lękom. Więc uważam, że musimy zwracać uwagę na to, co się działo w Polsce w przeszłości, również w Znoszeniu, również w Jedwabnem, również w wielu innych częściach naszego państwa i wyciągać wnioski po to, żeby dzisiaj być lepszym. Ale jak mówimy jeszcze o historii, to bardzo serdecznie polecam Wam wizytę w Muzeum Emigracji w Gdyni, które odwiedziłem i które w piękny sposób pokazuje piękną ekspozycję, bardzo czytelną, bardzo atrakcyjną wizualnie, mówi, że wszyscy byliśmy, czasem bywamy i pewnie kiedyś również możemy być uchodźcami właśnie. Jak to Polacy uciekali w poszukaniu schronienia w czasie II wojny, w czasie wielu innych konfliktów, czy w czasie PRL-u, kiedy nie było wojny w Polsce, a jednak wielu z nas uciekało, tak jak wielu osób ucieka dzisiaj z Iranu, z Iraku, z Turcji, z Libii, z Egiptu. Na przykład z powodów osobistych, że dziewczyna nie chciała wyjść za mąż za tego, kogo rodzina jej zmuszała, a chciała wyjść za kogoś innego, więc bała się, że coś jej się stanie, więc emigrowała, więc uciekła. Więc, albo jeśli ktoś jest osobą LGBT, również ma często powody, żeby uciekać z tych państw. Więc my w naszej przyszłości, opozycjoniści, czy właśnie poszukiwani bezpieczeństwa chleba, również migrowaliśmy, również uciekaliśmy z różnych powodów. I o tym właśnie mówi Muzeum Migracji Gdyni. Doskonałe miejsce, bardzo piękne. I też mówię o tym, że byliśmy przyjęci z otwartymi rękami, tak? W Iranie, w Tanzanii, w Nowej Zelandii, w Argentynie, w USA. Więc jesteśmy jako Polki i Polacy winni światu tą podstawową solidarność, wsparcie i okazanie równie wielkiego serca, bo po prostu sami to też przeżywaliśmy i niewykluczone, że będziemy przeżywać. Więc ja jestem niepoprawnym optymistą. Gdybym nie był, to być może nie dałbym rady w tym zakładzie pracy dłużej wytrzymać, ale wierzę, że ta cała sytuacja, ta cała dyskusja spowoduje, że będziemy lepsi, że przepracujemy to, że w przyszłości będziemy mogli lepiej odpowiadać na tego typu kryzysy, że po prostu lepiej będziemy chronić praw człowieka, że zdefiniujemy je na nowo i po prostu spowoduje, że też będziemy bardziej doceniać właśnie rolę edukacji, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i w związku z tym wypracujemy wzorce i normy, które powinniśmy wspierać i działać po prostu w przyszłości systemowo. Gorąco wierzę, że Polska może być i będzie po prostu fajnym krajem do życia. Ja może tutaj, żeby nie przedłużać aż tak, bo już się rozgadałem na pół godziny, bardzo was przepraszam. Mam nadzieję, że jest ktoś, kto nie przysypia na sali. W każdym razie bardzo, bardzo was przepraszam za to, że się widzi na żywo. Mam nadzieję, że to nadrobimy. Wiem, że w przyszłym roku są zaplanowane premiery w waszym teatrze, więc nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że to był pretekst do odwiedzi, do nadrobienia tych sytuacji, do spotkania w mniejszej lub większej sali, bardziej mniej kameralnej sytuacji. Więc mówię po prostu do zobaczenia. Trzymajcie się mocno i zdrowo. Pozdrawiam raz jeszcze Kasię i wszystkich obecnych. Pozdrawiam Sejmu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Ahoj, cześć. Tak.
widzieli, Franek to nagrywał prawie na żywo, bo skończył na 15.06. Nie mieliśmy okazji tego obejrzeć. Ja Państwu bardzo dziękuję. Dziękuję też naszym gościom. Tutaj jest Gosia, tak, i Ola. Mam dla nich to walczące kobiety.